Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Blog Makijaż. Ze mną jest gość specjalny, główny makijażysta marki Estée Lauder, Paweł Borkowski. Cześć, Kinga. Cześć, Pawle. Kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co dla Was dzisiaj przygotowałem, koniecznie zostańcie z nami. Prowadź do studia. Idziemy. Cześć, Marta. Cześć, Paweł. Cieszę się, że zgodziłaś się wziąć udział w dzisiejszym odcinku. A przygotowując się do tego materiału, powiem, że miałem nie lada wyzwanie, ponieważ chciałem stworzyć taki makijaż, który będzie uniwersalny, szybki i prosty. Czyli zarówno dla Ciebie, bo wiem, że masz dwójkę dzieci, jesteś mamą, ale również dla Was, moje drogie, bo wiem też, że na pewno większość z Was jest mamami i nie macie czasu, aby szybko wykonać makijaż i wyglądać perfekcyjnie. Zgodzisz się ze mną? Tak, oczywiście. Tego czasu jest bardzo mało. Dokładnie. I przede wszystkim zaczynamy od programu pielęgnacyjnego. Ja mam tutaj specjalne produkty pielęgnacyjne Estée Lauder, które już sobie przygotowałem. Przygotowując produkty, starałem się, aby były uniwersalne. O co mi chodziło? Chodziło mi przede wszystkim o to, żeby odpowiedzieć na potrzeby skór kobiet zapracowanych, bardzo aktywnych, kobiet, które muszą zrobić bardzo wiele rzeczy w naprawdę krótkim czasie. No i przede wszystkim dla mam mających dzieci, bo tutaj pojawiały się różne zjawiska, między innymi brak rozświetlenia, czyli szarość, ziemistość cery, jakieś linie, niektóre mogą już się bardziej zaakcentować na skórze i te produkty są naprawdę uniwersalne. I Marta, dzisiaj będziesz miała okazję się o tym przekonać. Przygotowałem tonik wyjątkowy, ponieważ wycisza, łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia, ale dodatkowo koi skórę, ponieważ zawiera złoto koloidalne. Przygotowałem również dwa rodzaje serum. Jedno, które musisz używać zawsze na noc i Wy też pamiętajcie, żeby codziennie na noc stosować serum, które tak naprawdę wysypia się za nas. Serum na dzień to Perfectionist CPR, który działa niesamowicie wygładzająco. I bardzo uniwersalny krem, ponieważ jest to krem dziennonocny. Nie musisz poszukiwać kremu na dzień, kremu na noc. Bierzesz ten jeden i on będzie na dzień i na noc. I oczywiście nigdy nie zapominamy o kremie pod oko, który w szczególny sposób rozświetli skórę i sprawi, że spojrzenie będzie wyglądało na zdecydowanie młodsze. Marta, dzisiaj chciałbym, abyś to Ty samodzielnie nałożyła te produkty według mojego instruktażu. Ja powiem Ci krok po kroku, jak należy je nakładać, a Wy, moje drogie, przyjrzyjcie się i nasłuchujcie, bo te techniki aplikacji produktów są naprawdę bardzo istotne. Jesteś gotowa? Tak, zaczynajmy. Proszę bardzo, wyciągnij dłonie. Zaczynamy od toniku. Tonik, który wylewamy na dłoń. Nie stosujemy tutaj płatków kosmetycznych. Dosłownie kilka kropli. Troszkę więcej Ci nalałem, ale nie szkodzi. Rozgrzewamy w dłoni, masujemy tak, żeby w całej dłoni się pojawił. Następnie przykładamy do twarzy. Delikatnie. Przytrzymujemy 2 sekundy. Następnie w ten sposób. Zamykamy oczy i przykładamy na środkowej części twarzy. Potem na szyi. Możesz sobie skrzyżować dłonie tak. W ten sposób. Mamy uczucie kojące, nawilżające i bardzo takie przyjemne, myślę. Tak, dokładnie. Kolejny produkt to będzie serum. Dzisiaj to wyjątkowe, uniwersalne serum Perfectionist, o którym już Ci wspomniałem, że cudownie wygładza skórę. Nakładamy, uwaga, na opuszki palców 3 dozy. Następnie rozsmarowujemy tak, starając się na tutaj tych 3 partiach opuszków palców. Okej. I następnie, uwaga, od środka twarzy na zewnątrz przytrzymujemy. Zaczynamy od środka. Na zewnątrz. Raz. Następnie czoło. Na zewnątrz. 2. Tak. I od brody po linii żuchwy w kierunku ucha. 3. I jeszcze raz powtórz. Od środka. Czoło. I linia żuchwy w kierunku ucha. I kończymy w ten sposób. Super. Co poczułaś pod serum? Jest wygładzające? Tak, jest takie gładkie i aksamitne. Dokładnie, to są peptydy. Słuchajcie, peptydy działają naprawdę zjawiskowo i wystarczy, że zastosujecie raz, a efekt będzie naprawdę genialny. Kolejny produkt to krem pod oko. I tutaj czasami bywa tak, że niektóre panie mnie pytają i piszą do mnie, czy najpierw krem pod oczy, czy najpierw krem do twarzy. Dziewczyny, drogie panie, nie ma znaczenia. Możecie nałożyć najpierw krem pod oko, możecie nałożyć najpierw krem na twarz. Ale pamiętajcie, żeby jeden i drugi produkt się pojawił. Opuszki palców, tym razem 2. Następnie kolejnymi 2 opuszkami rozmasowujemy delikatnie.
bardzo subtelnie i w zewnętrznej partii oka przykładamy raz, na dole pod oczami dwa i w wewnętrznym kąciku trzy. To są takie trzy miejsca, w które nakładamy sen. Następnie od wewnętrznego kącika przykładasz opuszki palców i przymasowujesz nad brwią. Nad brwią, nie po brwi, nad brwią, tak. Na zewnątrz. Wyciągamy. Od wewnętrznego kącika bardzo subtelnie wymasowujemy na zewnątrz. Tę czynność, pamiętajcie, aby powtórzyć tak 2-3 razy. Na koniec bardzo przyjemny efekt daje nam tak zwany ruch fortepianowy, czyli takie lekkie wklepywanie kremu. Ostatnim produktem, który nałożymy na twarz, będzie krem do twarzy. Pamiętajcie, aby zawsze nałożyć krem, nigdy nie stosujemy samodzielnie serum na twarz. Krem to jest Revitalizing Supreme Plus Bright, krem, który cudownie rozświetla skórę, ale jednocześnie będzie pobudzał kolagen i elastynę do produkcji. Zagłębienie dłoni, rozgrzewamy całą dłonią i pamiętasz, jak było w przypadku toniku? Identycznie postępujemy teraz z kremem do twarzy, czyli delikatnie na środku przykładamy, na zewnątrz, możemy tak nawet odbić w ten sposób. A na sam koniec od środka na zewnątrz subtelnie rozmasowujemy i od czoła idziemy w kierunku linii żuchwy. Moje drogie, ja nigdy nie zapominam o tym, żeby przygotować odpowiednio usta, ale też pamiętajcie, w momencie nawet kiedy nie nosicie makijażu, usta powinny być zawsze dobrze nawilżone. Ja dzisiaj użyję serum do ust z linii Lip Care, które w cudowny sposób nawilża, odżywia i przez wiele godzin utrzymuje odpowiednią kondycję skóry ust. Marta, zaczynamy teraz makijaż i ja oczywiście zaczynam od podkładu. Podkład, który wybrałem dzisiaj dla Ciebie, to jest podkład Futurist, który ma w sobie wszystko to, czego potrzebujesz Ty i czego potrzebujecie również Wy. Czyli daje efekt rozświetlenia, ochrony, nawilżenia i również krycia. Jeżeli chodzi o aplikację podkładu, bo też często Panie pytacie mnie, w jaki sposób nakładać podkład, zawsze Wam odpowiadam. Najlepsza jest ta technika, którą najlepiej sobie wypracowałyście. Palcami? Palcami. Gąbeczką to gąbeczką, jeżeli pędzlem to pędzlem. Ja oczywiście dzisiaj użyję do tego celu pędzel. I jak nakładam podkład? Podkład nakładam w ten sposób, że zaczynam od zewnętrznych partii, czyli od policzków. W ten sposób. I nakładam to pędzlem. Podkład jest ultra lekki, dlatego też jeżeli będziesz nakładała go palcami, to efekt będzie bardzo szybki. Mam na myśli oczywiście efekt aplikacji, no a efekt końcowy będzie zjawiskowy, bo sam podkład jest genialnie rozświetlający. Słuchajcie, on nie posiada żadnych drobinek, on przy cudowny sposób odbija światło. I już to widzimy, tak się rozglądam wszędzie, słuchajcie, bo tutaj mamy różnego rodzaju sprzęt i wszędzie wszystko widzę. O. Dziewczyny, tak wygląda nałożony samodzielnie podkład. Jeszcze nie ma korektora, jeszcze nie ma nic tak naprawdę na twarzy, jeżeli chodzi o make-up, ale ja już widzę, że efekt jest taki, jaki chciałem, czyli żeby był efekt blasku, świeżości, żeby ukryć zmęczenie, bo to jest najistotniejsze. No i widać, że będzie podkład odżywczy. Nie budzi się efektu takiego blasku na skórze. Nigdy zbyt dużej ilości pudru nie stosujcie, bo to tylko może źle zrobić na efekt końcowy. A teraz produkt, który musi się pojawić zawsze, taki must have, korektor pod oczy, niezależnie od tego, czy nosicie maskę, czy nie, bo maska nie zakrywa tej partii, a ona musi wyglądać naprawdę zjawiskowo. Myślę, że to jest produkt, którego potrzebujesz. Korektor aplikujemy od wewnętrznego kącika i aplikuję pędzelkiem. Zauważcie, jaki efekt pojawił się na powiece, kiedy nałożyłem dosłownie odrobinę korektora. Natychmiast zmęczenie zniknęło, ponieważ powieka zazwyczaj jest w ciemnym odcieniu. Są tam żyłki, jakieś zaczerwienienia. No i jeszcze bardziej podkreśla to efekt przemęczonego oka. Dlatego na drugą powiekę nakładam również odrobinę korektora. Pamiętaj, że Ty możesz zawsze nałożyć opuszką palca. Marta, jaki efekt wykończenia lubisz? Zdecydowanie matowy. Matowy. Myślę, że rzeczywiście mat u Ciebie będzie pasował. Pomimo tego, że powiedziałem wcześniej, że nie używamy pudru, uwaga, te skóry, które są mieszane, tłuste, stosują odrobinę pudru, na przykład sypkiego, a cery, które są suche, moja rada, aby unikać pudru i sypkiego, i w kamieniu. No chyba, że jest to jakieś wielkie wyjście, to wtedy tak. Dobrze, ja odrobinę pudru sypkiego dzisiaj użyję. Jest to puder transparentny. Delikatnie gniatam w czoło. Nos, pod nosem broda i od środka, tu gdzie zazwyczaj mamy rozszerzone pory, pamiętajcie. Warto jest również takim ruchem polerującym lekko przy nosku
tak na maksa zmatowić, bo w przypadku cer mieszanych, tłustych, ta strefa najszybciej się wybłyszcza. Paweł, czy mógłbyś mi powiedzieć, czy faktycznie róż działa antyzmęczeniowo? Jeśli tak, to jaki odcień wybrać? Oczywiście i bardzo dobrze i cieszę się, że poruszyłaś ten temat. Słuchajcie, róż działa antyzmęczeniowo, róż działa odmładzająco, a ten antyzmęczeniowy to jest róż w odcieniu, uwaga, brzoskwiniowym. I taki też mam dzisiaj wybrany dla Ciebie. Wygląda tak. Jak go nakładamy? Najprościej jak się da. Uśmiechnijmy się. I na najbardziej wystające części policzków, nazywamy to jabłuszka. Również też ostatnio miałem szkołę z Francją i Francja też mówiła, że u nich się też mówi, że są to jabłuszka. I delikatnie aplikujemy sobie. Na koniec, kiedy już nałożymy róż na kości policzkowe, pamiętajcie, że to, co zostaje na pędzelku, omiatamy delikatnie całą twarz po to, aby nadać zdrowego kolorytu skórze, aby skóra była wypoczęta i żeby ten efekt antyzmęczeniowy rzeczywiście zadziałał. Marta, teraz czas na oko i pokażę Wam, jak szybko i w prosty sposób podkreślić oko. Wiadomo, tuż się pojawi, ale to, co jest kluczowe, to jest brązowa kredka w przypadku Marty. Wy możecie użyć jakiejkolwiek kredki chcecie. I korektor. Krok po kroku. Kredkę nabieram na dłoni, dość intensywnie rysuję taką brązową plamę. Następnie dodaję odrobinę korektora. Nie przesadźcie z korektorem. Kredka jest wodoodporna, także ten efekt makijażu będzie naprawdę trwały. I pędzelkiem typu miotełką mieszamy korektor z kredką. Co powstaje? Powstaje cień w kremie. Bardzo szybka, prosta i efektowna technika. Zamykamy oko i to, co chcę uzyskać, to przepiękny efekt takiego subtelnego wyrównania kolorytu, ale również podkreślenia, przydymienia. Efekt końcowy będzie satynowy, bo korektor jest mokry. Nie będzie się nic zbierało, ponieważ kredka jest wodoodporna. Zobaczcie, jak szybko można uzyskać efekt. Pędzelek miotełka naprawdę znakomicie pracuje na powiece. Na koniec podkreślmy odrobinę spojrzenie tym samym różem, którego używałyście na policzkach i którego ja użyłem u Marty. Nabieramy odrobinę na pędzelek miotełkę i również wklepujemy w część powieki ruchomej tym razem. Przepięknie dwa kolory się łączą i powstaje takie soft smoky, ale w wersji dziennej. Na koniec nabieram odrobinę różu, aby podkreślić dolną linię rzęs, na której nie nałożyliśmy absolutnie nic. Jak widziałyście, jest to bardzo prosty i szybki sposób, aby podkreślić oko, ale oko nigdy dobrze nie wygląda, kiedy nie użyjecie tuszu do rzęs. I teraz Marta, wręczam Tobie tusz do rzęs, bardzo proszę. Dziękuję. Będę trzymał lusterko albo nawet Tobie przekażę, bo ja wiem, że Wy lubicie najlepiej tuszować samodzielnie rzęsy. I też jestem zdania, że najlepiej kobieta wytuszuje sobie sama rzęsy. Tuszujesz na maksa. Tuszujecie tak, jak lubicie. Mniej to mniej, więcej to więcej. Warto jest czasami skupić się na zewnętrznym kąciku, aby wyciągnąć zygzakiem rzęsy na zewnątrz. Wtedy ten efekt spojrzenia będzie bardziej otwarty. Jeżeli chodzi natomiast o tuszowanie dolnych rzęs, pamiętajcie, jeżeli te rzęsy są, lekko możemy je zaznaczyć, ale jeżeli ich nie posiadacie, nie warto zaznaczać jednej lub dwóch rzęs. Dzisiaj użyliśmy tuszu, który nazywa się Double Wear, zero rozmazania, bo jest to tusz, który się nie rozmazuje, on jest oporny na wodę, oporny na pot, cudownie się zmywa, bo zmywa się w temperaturze 38 stopni i na pewno spełni Wasze oczekiwania. Na pewno zastanawiacie się, czy podkreślę brew. Ja na pewno ją podkreślę, ale zwracając uwagę, słuchajcie, na trendy, m.in. na TikToku, gdzie obserwujemy makijaż 2016 versus 2021, brew jest ultra transparentna, ona jest zdecydowanie lżejsza i ta warstwa schodzi, więcej powiem, słuchajcie, 2-3 warstwy schodzą, jest tylko lekko ułożona i delikatnie podkreślona i też zastosuję dzisiaj ten trend w makijażu Marty. Jak widzicie, mam kilka produktów do ust, ale o co chodzi z tymi produktami? Moi drodzy, będzie to naprawdę bardzo ciekawe, bo sprawimy taki efekt pełnych i odmłodzonych ust, ale więcej opowie Wam o tym Julka. Dzisiaj pokażę Wam, jak osiągnąć efekt pełnych i odmłodzonych ust. Do tego triku potrzebujecie serum wypełniającego do twarzy, nawilżającego serum do ust, konturówki, delikatnej pomadki oraz błyszczyka powiększającego usta. Ja rozpoczynam makijaż od dezynfekcji dłoni.
pierwszym krokiem będzie przygotowanie okolicy ust przy pomocy serum wypełniającego. Następnie pamiętajcie, żeby przed rozpoczęciem makijażu intensywnie nawilżyć usta przy pomocy serum nawilżającego do ust. W ten sposób Wasz dalszy makijaż będzie perfekcyjnie utrzymywał się przez cały dzień. Teraz czas na konturówkę. Wypełniam kształt ust, aby nadać mu bardziej zdefiniowanego charakteru oraz wypełnić przestrzenie nierównego kolorytu ust. Następnie nakładam delikatną nawilżającą pomadkę, aby wzmocnić czerwień wargową. Na sam koniec dokładam jeszcze powiększający usta błyszczyk. W ten sposób stworzę efekt bardzo modnych, kolagenowych ust. Zobaczcie, jaki udało nam się osiągnąć piękny efekt wypełnionych ust. Koniecznie wypróbujcie ten tip na sobie. Julka pokazała Wam, jak krok po kroku wykonać trik dotyczący pełnych i odmłodzonych ust. Ja już go wykonałem również identycznie tak, jak go wykonała Julka. Usta wyglądają przepięknie, tworzy się nieco taki lekki efekt ombre. A teraz powiem Wam o trzech bardzo istotnych rzeczach, które dotyczą tego makijażu, tego, który dzisiaj wykonałem u Marty i który wykonacie, mam nadzieję, samodzielnie. Przede wszystkim cera, która powinna być pełna blasku, rozświetlona i nieskazitelna. Kolejna rzecz to dotyczy okolicy oka. Pamiętajcie, mamy linie mimiczne, niestety pod oczami najszybciej ta skóra zdradza nasz wiek, dlatego pamiętajcie, aby nie pudrować skóry pod okiem, bo zawsze puder wyeksponuje nam linię. I ostatnia, trzecia rzecz, o której pamiętajcie, to perfekcyjnie nawilżone, odżywione i uwaga, odmłodzone usta, które wyglądają na takie pełne, zdrowe i całuśne. Paweł, muszę przyznać, że pokazałeś nam naprawdę świetny makijaż. Myślę, że każda mama będzie czuła się w nim wyjątkowo. Tak, Kinga, najbardziej na tym mi zależało, aby każda kobieta mogła go wykonać szybko i w bardzo prosty sposób. Super. A korzystając z okazji, blog makijaż i Estée Lauder życzą mamom wszystkiego co najlepsze. Pozdrawiamy. A teraz pora na Beauty News. Cześć! Jeżeli zastanawiacie się, czy dany kolor podkładu albo pomadki będzie pasował do Waszej skóry, możecie skorzystać z naszych darmowych serwisów, które wykonujemy podczas konsultacji. Za chwileczkę pokażę Wam, w jaki sposób je wykonujemy. A mianowicie nasze serwisy wykonujemy teraz na facechartach przy pomocy jednorazowych aplikatorów. Na takim facecharcie jesteśmy w stanie pokazać Wam konsystencję, kolor produktu oraz sposób, w jaki go aplikować. Dodatkowo mamy w zanadrzu nasze transparentne plakietki, na które rozprowadzamy produkt, po czym możemy przyłożyć sobie go bezpośrednio do naszej skóry i ocenić, czy dany kolor pasuje nam do naszego typu karnacji, czy też do naszego kolorytu skóry. I najważniejsze, mamy też recepty, na których zapisujemy wszystkie wskazówki i wszystkie produkty, które podczas tego serwisu zostały użyte.